Bo tak umiłował świat, że posłał swego Syna, który przez ofiarę krzyża wyjednał nam zbawienie. Ufając miłości Jezusa Chrystusa, objawionej w krzyżu, prośmy w intencjach świata, Kościoła i nas tutaj zgromadzonych. Za Kościół, aby głosił światu krzyż Chrystusa jako największy znak miłości Boga do grzesznika. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego Franciszka oraz za obecnych biskupów Marka i Adama, aby głosząc zwycięski krzyż Chrystusa, sami czerpali z Niego światło i moc. Ciebie prosimy. Za chorych i cierpiących, aby krzyże swoich cierpień dźwigali w jedności z ukrzyżowanym, znajdując w Nim wsparcie i pociechę. Ciebie prosimy. Za prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza tych na Bliskim Wschodzie, aby doświadczali wsparcia współbraci chrześcijan i wytrwali przy Chrystusie. Ciebie prosimy. Za pielgrzymów, aby nawiedzenie Ziemi Świętej zaowocowało pomnożeniem ich wiary i miłości do Chrystusa. Ciebie prosimy. Dla pasażerów łódzkiego portu lotniczego prośmy o szczęśliwe osiągnięcie celu ich podróży, a dla jego pracowników o błogosławieństwo Boże w ich pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sami. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy naznaczeni na chrzcie krzyżem Chrystusa, byli wierni otrzymanej łasce i wzrastali w wierze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sami. Ciebie Boże zanosimy tę modlitwę i prosimy, byś wysłuchał tych, których grzechy zostały przybite do krzyża Twego Syna, abyśmy chlubiąc się tym znakiem zbawienia, zostali wywyższeni w chwale i otrzymali obiecane nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.